Komenda Konwertuj na obiekty w SolidWorks 2017 dostarcza państwu nowe możliwości upraszczania części zawierających szczegółowe lub skomplikowane historie operacji oraz kontrolowania dostępu do własności intelektualnej podczas udostępniania plików SolidWorks poza własną firmę. Ten zespół przekładni ma być współdzielony z innymi współpracownikami. Układ przekładni jest osadzony na płaskiej ramie, która została zamodelowana na podstawie części układu głównego. W konsekwencji, historia operacji tej części zawiera wiele złożonych elementów, które nie są pożądane na tym etapie projektowania przez odbiorcę projektu. Korzystając z nowej opcji konwertuj na obiekty dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy, mogą teraz Państwo konwertować operację do jednego obiektu, zachowując jednocześnie wszystkie odniesienia we wszystkich złożeniach i rysunkach. Wystarczy, że wprowadzą Państwo nazwę nowej części, i wybiorą, czy chcą Państwo zachować geometrię odniesienia i szkice. Powstała część zawiera teraz tylko jedną operację, a dodatkowo układ szkiców i osi z najwyższego poziomu części. Teraz projektowanie jest bardziej przejrzyste, szczególnie przy konieczności utrzymania czytelności projektu. Wszelka dodatkowa praca jest wykonywana za Państwa, ponieważ wszystkie wywiązania w złożeniu aktualizują się odpowiednio do uproszczonej części. Podobnie jak w złożeniu, wszystkie powiązane elementy na rysunkach takich jak lista materiałowa, wymiary i odnośniki również są aktualizowane. Jest to kolejna oszczędność Państwa czasu dzięki wersji 2017. Konwertowanie na obiekty w 2017 to ogromna oszczędność czasu przy upraszczaniu części ze złożonymi historiami operacji.